Jeden ksiądz z bólem mówi do mnie tak. Czemu ten papież Franciszek tak nas nie lubi? Nas, księży. Trochę się zdziwiłem. Ale okazuje się, że są tacy kapłani, którzy słuchając słów papieża Franciszka, czasem słów trudnych, które są adresowane do duchowieństwa, do księży, głównie do księży, czasem do biskupów, odczuwają to jako atak. Bardzo ważne pytanie, które możemy sobie postawić, choćby właśnie w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem, ale także w kontekście tego, jak Jezus był postrzegany, to pytanie brzmi, na co zwracam szczególną uwagę? Na co zwracam uwagę? Co w zachowaniu Jezusa zwracało, przyciągało uwagę uczonych w prawie i faryzeuszów? Co ich najbardziej jakoś dźgało? To pytanie jest szalenie ważne, ponieważ to, na co zwracam uwagę, sprawia, że cała reszta może zniknąć z obszaru mojej uwagi. Tak, jest taki mechanizm. Jeśli jestem tu i teraz wpatrzony w ten obiektyw, to patrzę tylko w to właśnie oko i w twoje oko. W związku z tym nie widzę, co się dzieje wokół mnie. Zapytaj siebie, co dostrzegasz w nauczaniu Jezusa? Co dostrzegasz w zachowaniu innych ludzi? To bardzo wiele mówi o tobie samym.